Celem kontroli jakości w call center jest poprawa doświadczeń klienta. Im lepsza jakość obsługi, tym bardziej zadowolony konsument. Proces nie jest skomplikowany, a znacznie poprawia wydajność call center i podnosi standardy. Jakie zadania spoczywają na dziale kontroli jakości? Mam na imię Dariusz i w naszej najnowszej serii będę dzielić się z Wami doświadczeniami zebranymi podczas 17-letniej pracy w call center. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku omówię podstawowe narzędzia wspierające dział jakości. O jednym z nich wspomniałem już w poprzednim odcinku. MediaPortal, czyli nasz wewnętrzny program do zarządzania pracownikami Contact Center, służy nie tylko wysyłaniu konsultantom i koordynatorom informacji zwrotnych na temat odsłuchanych rozmów. Do jego funkcjonalności należą także ewidencja czasu pracy, system motywacyjny oraz monitoring pracy zespołu. Na tym ostatnim aspekcie skupię się w dzisiejszym odcinku. MediaPortal to najprostszy sposób na połączenie komunikacji działu jakości, koordynatorów i konsultantów. System jest czytelny dla wszystkich stron. Specjalista do spraw jakości odsłuchuje rozmowę konsultanta i ocenia ją w oparciu o przygotowane przez partnera parametry. Formatki jakościowe są przenoszone na nasz wewnętrzny system, gdzie konsultant i koordynator mają wgląd w oceny poszczególnych aspektów rozmowy. Umieszczenie najważniejszych informacji w wewnętrznym systemie umożliwia dwustronne przesyłanie komunikatów na temat jakości. Konsultant lub koordynator, który z jakiegoś powodu nie zgadza się z oceną działu jakości, ma szansę złożyć reklamację i poprosić o ponowne przyjrzenie się spornej rozmowie. Koordynatorzy mogą nanosić swoje uwagi odnośnie rozmów w specjalnych rubrykach. Część z nich jest widoczna dla konsultanta, a część służy komunikacji wewnętrznej kadry zarządzającej. W codziennej pracy korzystamy głównie z autorskich rozwiązań, ale jesteśmy otwarci na propozycje naszych partnerów. Aby zapewnić należytą jakość, korzystamy także z dostarczonych przez nich systemów, chociażby CRM, w którym mamy dostęp do konsol odsłuchiwania rozmów i monitorowania interakcji mailowych. W tym zakresie dział jakości działa niejako dwutorowo. Przepływ informacji i feedbacki dajemy na naszym własnym systemie, a odsłuchów dokonujemy w oparciu o program partnera. CRM w firmie call centrowej to jednak nie tylko narzędzie służące dokonywaniu odsłuchów przez dział jakości. Jego istotą jest efektywne zarządzanie relacjami z klientami, zarówno tymi obecnymi, jak i również przyszłymi. Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich narzędzi związanych z procesem sprzedaży stanowi duże ułatwienie także dla pracy koordynatorów i konsultantów. Od naszych partnerów otrzymujemy także karty oceny jakości, o których dokładnie opowiedziałem w pierwszym odcinku. Myślę, że w tym miejscu warto dodać, że w MediaPortalu implementujemy procedury i parametry jakościowe, których oczekuje od nas partner. Dzięki temu wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za jakość mają prosty dostęp do formatki w wersji elektronicznej. Na dziś to już wszystko. Jeśli interesuje Cię tematyka działu jakości w call center, to zapraszam Cię do śledzenia biznesu na słuchawkach. Już za tydzień powiem o NPS, czyli wskaźniku satysfakcji klienta. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Mediasystem, firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta, zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.